Ladies and gentlemen, Panie i panowie, you're about to witness a unique event in history. Zaraz zobaczycie bardzo unikalne wydarzenie w historii. Już się boję. This is the very first and the very last time that my wife is going to let me speak. To jest pierwszy i ostatni raz, kiedy moja żona pozwoli mi mówić za nas dwoje. Many people thought this day would never come. Wiele osób nie sądziło, że ten dzień przyjdzie. That I would be standing here making this speech as a newly married man, myself included. Że on będzie tutaj stał i wygłaszał tą przemowę, nawet on sam w to nie wierzył. And many people have told me how lucky I am to be marrying Gosia. Gosia included. Wiele ludzi mi powiedziało, że jest szczęściarzem, że żeni się ze mną i ja mu to też mówiłam. But I would like to thank everybody here, especially my new bride, to know how lucky and how proud I am to be standing and speaking as your new husband. Chciałabym podziękować wszystkim, że tutaj jesteście i mojej pannie młodej. So, on behalf of my wife and I would like to thank you all for coming. Dziękujemy, że przybyliście. And to share in our special day. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Sigmund and Helena. Thank you for your hospitality and your welcome. Dziękuję za gościnność. Dziękuję za gościnność. But also for giving me your daughter. I dziękuję za córkę. I promise to take very good care of her. I obiecuję, że się będę ją opiekował. And of course do everything she tells me to do. I robić wszystko, o co mi powie, żebym zrobił. Widzę Majkę w rodzinie i ostatnie przyrzeczenie wyegzekwuję. Welcome to this family. Your last promise, my mom will make sure you'll do that. Thank you. When I'm wrong, I will admit it. Kiedy coś zrobię źle, przyznam się do tego. When I'm right, I will keep quiet. A kiedy robię coś właściwie, będzie siedział cicho. Siedział cicho. Now, I also wanted to thank my parents, who unfortunately could not be here to witness today. Chciałbym podziękować moim rodzicom, którzy dzisiaj tutaj nie mogą być. But I know they're looking down and feeling proud of their youngest son. So a big thank you to my mum and dad for bringing me up the way they did. And Gosia is especially grateful as she so much prefers the way I do the iron. Dziękuję moim rodzicom, którzy tutaj nie mogą być. Oh, okay, move on, move on. Whatever, move on. You know. It's okay, it's okay. I wish I had to translate that. Okay. I thought I was prepared for today. Myślałem, że jestem przygotowany na dzisiaj. But nothing can prepare me for how beautiful Gosia looks. Ale nic mnie nie przygotowało na to, jak piękną ma żonę. I have never seen her looking so gorgeous. I should be used to it, as she always dresses to kill. It's just unfortunate she cooks the same way. Tłumacz, tłumacz. Please. So thank you to everyone for making today a success. Thank you. Dziękujemy za przybycie. I would like to hand over to my best man, Tim, the man who taught me how to get drunk, to fall my mom, and still find my way home. Now many people don't know Tim is very, very ill. And he suffers from a rare condition. Maybe let me translate. Okay, so w tym momencie on przedstawia przedstawia Tima i Tim nauczył go jak pić i jak wracać potem do domu. It causes him to make fantastic stories. Aha, i Tima choroba polega na tym, że tworzy fantastyczne historie. He believes are true. Które wierzy, że są prawdziwe. So please humor him. Aha, human him. Human him. Human him. Aha, zaakceptujcie jego poczucie humoru. Dobrze. Please. Thank you. Dobrze, thank you. Brawo! Hi.
Hi, everybody. It starts me to go on. I realise that many of you here don't speak English. Wiem, że kilka z tutaj nie mówi po angielsku. And I speak even less Polish. Nie mówię dobrze po polsku. You're forgiven. So I brought along my personal translator. To ma tłumacza. Patricia. Patrycję. No, camera woman. Ale nie chcę tłumaczyć. Gosia. No, ja będę tłumaczyć. It's going to be a short speech. Krótka mowa. She charges by the minute. Tak, bo ja pracuję za minutę tłumaczenia. I'd like to start by saying it's an honor and a pleasure to be here as Michael's best man. Tak, to jest honor to być tutaj i być starszym Michaela. Michael did mention that I need to give, or I might need to give a speech. Michael wspomniał, że być może będzie musiał wygłosić przemowę. And I thought, fantastic. I've got some stories to tell. I bardzo się ucieszył, ponieważ mam dużo historii do opowiedzenia. But then he said, I have to keep it clean and only mention good things. I uprzedził go, że wszystkie historie mają być tylko te dobre i żeby ominął kilka rzeczy, które się wydarzyły w przeszłości. So that's it from me. Humor. I know I said it was going to be a short speech, but not that short. Okay. Sorry, Michael. I've known Michael for many years now. Znam Michaela przez kilkanaście lat. Ever since we first played office tennis, American Express. I don't know how you're going to translate it. Okay, so. Office tennis, play games, like no, on, headset, cord, across kiedy barriers, play games. W pracy w tenisa, bo razem pracowali w pracy i grali w tenisa, taka była ich praca. We hope. We love work. We hoped it would turn into an international sport. Tak, chcieli być międzynarodowymi graczami, ale się nie udało. Since those days, I've come to know Michael. As a man capable of eating half his body weight in food. Od tamtego czasu poznał Michaela jako osobę, która może zjeść 40 kg jedzenia za jednym razem. Capable of falling asleep at a live football match. Może zasnąć przy futbolu na żywo. And capable of laughing at anything, even when he shouldn't. I śmiania się ze wszystkiego, nawet That's wtedy, true. Kiedy nie powinien. An example, trying to get into a pub. Kiedyś chciał wejść do pubu. At 4 in the morning. O 4 nad ranem. Dressed as a black and white minstrel, a black clown. Ubrany jako biało-czarny clown. Przebrany jako biało-czarny clown. Was probably not his best idea. I to nie był najlepszy pomysł. Ponieważ bramkarz był czarny i wziął to za żart. Oh, and the only man I know to get to the front of the queue by pretending to have a false leg. A i Michael udawał, że ma drewnianą nogę i próbował ominąć kolejkę, żeby być na przodzie kolejki. I've also come to know Michael as one of the most honest, genuine and kind-hearted and generous people I've ever met. Generous. We'll scrap that one. I've come to know Michael. Powiedział, że poznał Michaela jako najbardziej taką przyjazną, życzliwą, uczciwą osobę i bardzo hojną. I ja na to bardzo hojną, ja że co? Że on na to nie mówi dobrze. Poznałem Michaela jako człowieka. Someone who has time for everyone. Kogoś, kto ma czas dla wszystkich. He's the life and the soul of the party, and a pleasure to be around. Jest zawsze taką duszą towarzystwa i to jest bardzo przyjemne być przy nim. Someone I'm proud to call. Kogoś, kogo dumnie nazywam przyjacielem. In Gosia, I believe he's met more than his equal. Gosi spotkał kogoś więcej niż tylko swoją równość. A lady capable of bringing out the best in an already great guy. Osobę, która przynosi Michaelu wszystko to, co najlepsze. I've heard of taming the lion, but this is taming the cord, yes. I didn't get it. Clown.
I've heard. Taming a lion. A, że, że tak, Tim słyszał o ujarzmieniu lwa, ale nigdy o ujarzmieniu klauna. I would like everyone to raise their glasses to the new lure. Znieśmy I'm klas. So happy for both of you, and I wish you all the best in the future. Thank you very much. Nice. Na zdrowie. Sto lat, niech żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją nam. Niech żyją nam. Nigdy nie zagaśnie. A kto z nami nie wypije, niech się pod stół skryje. A kto z nami nie wypije, niech się pod stół skryje. Na zdrowie! Goshka! Sweet! I've given presentations to board of directors and I've not been that nervous before. Thank you, Tim. Thank you. I kept it safe. What was that song about? Oh, it's a traditional Polish song. We live 100 years and stuff like that. Can we live 100 years? Okay. Yeah. Well,